Szanowni Państwo, Paweł Konieczny, Radio Opole z tej strony. Jest mi niezwykle miło być już na 6. festiwalu Babie Lato. W tym roku wyjątkowo w Krynicy Zdroju, ale zawsze spotykaliśmy się w Żegiestowie. Niezmiennie jednak doskonała zabawa przy udziale doskonałych artystów. Aktualnie na scenie Lubelska Federacja Bardów za moimi plecami. Stanisław Sojka to kolejna gwiazda, którą zobaczymy na tegorocznym festiwalu, a wcześniej Elohech, czyli młody, jeszcze mało znany zespół, ale na który warto zwrócić uwagę. Jeszcze zespół stąd pod nazwą Nasi. Grał także zespół Pilar, który już usłyszeliśmy na jednej z pierwszych edycji Babiego Lata. Impreza się rozwija, przyciąga rzesze osób, miłośników piosenki z dobrym, bo to jest ważne, z dobrym tekstem, z dobrą muzyką. No i mam nadzieję, że Państwo będą razem z nami. Jeśli nie w tym roku, to na pewno w przyszłym. Ciemna noc, siedzimy na trawie. W roku gdzieś klęczy miasto. W dłoni twej schowałam się cała prawie. Czy to sen, czy gwiazdy gasną? Ludwik Komowko, gitara akustyczna. Brawo wielkie! Piotr Gradecki, gitara elektryczna. Za perkusją Grzegorz Skotnicki! Brawo! Śpiewałam do was ja, Anita Sajno. No i oczywiście Michał Łyb, gitara basowa, brawo! Dziękujemy pięknie. Na koniec jeszcze jedna taka bardzo spokojna piosenka na pożegnanie z wami, Źrenica. Chciałbym się ukryć w twojej dłoni, być maleńka jak okruszek, byś mnie zawsze mógł chronić przed złem świata i przed burzą. Chciałbym w twojej kieszeni uwić sobie ciche gniazdko, w dom przytulny płaszcz twój zmienić, zamieszkać w nim na wiosnę. Dobry wieczór Państwu, Anita Sajnok z zespołu Pilar. Mieliśmy przyjemność zagrać właśnie na scenie festiwalu Babie Lato w Krynicy Zdrój w tym roku. Festiwal, który do tej pory odbywał się w Żegiestowie. Przepiękne miejsce, fantastyczna publiczność, bardzo fajni organizatorzy, także cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj gościć. Jaką muzykę gramy? Muzykę z tekstem, tak bym to określiła. Piosenka z tekstem, czyli coś, co oprócz tego, że się słucha, również się słucha i myśli o tekście, który gdzieś tam w tej piosence występuje. Tak jak powiedziałam, jest nam bardzo miło tu dzisiaj wystąpić, zagrać. Mam nadzieję, wrócimy jeszcze niebawem do Państwa. Jakiś taki dogłębnie zielony, całkiem rozkojarzony, jak polny konik staruszek. Specjalista od wzruszeń. I już jestem dogłębnie zielony, całkiem rozkojarzony, jak polny konik staruszek. Specjalista od wzruszeń. Lubelska Federacja Bardów, Piotr Selin. Jak Państwo zauważyliście, u nas nie ma jednego śpiewaka, frontlidera. Wszyscy staramy się w tych rolach wymieniać. A gdzieś moje kare konie, a gdzieś moje lejce? Tam na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. Tam na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. A gdzieś moje kare konie, a gdzieś moje kare konie, a gdzieś moje lejce? Tam na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. O nie, nie, nie. Bawić nie chce mi się wcale i nie tylko w karnawale. Buty w tańcu niewygodne, trzeba wciąż uważać na spodnie, trzeba uważać na spodnie. Dzień dobry Państwu, Marek Andrzejewski z zespołu Lubelska Federacja Bardów. Witam Was bardzo serdecznie na festiwalu Babie Lato.
Ten festiwal pamiętam jeszcze, jak się odbywał w Żegiestowie, w pięknym miejscu, w zakolu rzeki. W tym roku po raz pierwszy w Krynicy i muszę powiedzieć, że tak jakby publiczność przeniosła się z Żegiestowa tutaj, bo jest równie wspaniała, równie miło nam się śpiewało tam, jak i tutaj. Dlatego bardzo pięknie dziękujemy publiczności za przyjęcie naszego zespołu Lubelskiej Federacji Bardów. My jesteśmy zespołem, który funkcjonuje już od 20 lat. Niby każdy z nas ma dłuższą drogę artystyczną, ale zawiązaliśmy się w jeden organizm, w jeden zespół równo 20 lat temu i od 20 lat śpiewamy piosenki, które sami piszemy, sami komponujemy. Trochę na zasadzie piwnicy artystycznej, gdzie jest wielu autorów i kompozytorów i spotykamy się na scenie i śpiewamy te piosenki wspólnie, razem na głosy, akompaniujemy sobie, pomagamy sobie nawzajem na scenie, będąc bytami jakby odrębnymi, bo federacja jest to związek niepodległych państw. Zatem Lubelska Federacja Bardów w mojej osobie pozdrawia Was wszystkich. Papierosem w lewej ręce, drugą rękę mam w kieszeni. I tak głowę zadzierając, prosto w samo niebo patrzę. To jest moja rzeczywistość. Moja rzeczywistość.